otwieramy na zaproszenie Fundacji Patria Nostra galę konkursu. Zapraszam pana prezesa Mirosława Gryko i panią prezes Natalię Wołyniec. To dla nas wielki zaszczyt widzieć to wspaniałe grono młodzieży najzdolniejszej ze zdolnych. Wasze prace są wspaniałe, jesteście nadzieją polskiego filmu. Witam także naszych szacownych patronów honorowych, sponsorów, fundatorów nagród i partnerów. Bardzo się cieszę, że Grupa Lotos mogła wesprzeć tak wspaniałe przedsięwzięcie. Ale przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować i wszystkim organizatorom, uczestnikom, a przede wszystkim laureatom konkursu Patria Nostra. Wasze dzieła są bardzo ważne, bo przypominają polską historię, przybliżają naszą narodową tożsamość, budują poczucie wspólnoty, a przede wszystkim poczucie dumy z bycia Polakiem. Jeszcze raz wam za to bardzo serdecznie dziękuję. Poprosimy teraz o podanie statuetek, w kolejności, którą wam wyczyta tutaj pan. I czas na wyróżnienie marszałka Adama Struzika. W jego imieniu odbiera statuetkę pani Aleksandra Hędzel, dyrektor gabinetu marszałka. Pani Karolina Dłuska, prezes zarządu Fundacji PGG imienia Ignacego Łukasiewicza. Zapraszamy serdecznie. Miło pani prezes widzieć. I zapraszamy pana Piotra Borczyńskiego, wicestarosta Płomińskiego. Szanowni Państwo, ja korzystając z okazji, chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować tym gospodarzom, bo mam okazję po raz pierwszy uczestniczyć w tej gali, ale powiem szczerze, jestem pod wrażeniem i jestem z powiatu wołomińskiego, także w imieniu pana starosty Adama Lubiaka, on jest też osobą, który właśnie niedawno organizował obchody w powiecie wołomińskim. Na pewno część z Państwa miała okazję uczestniczyć i liczę na to, że na pewno pan prezes i to dzieło, którego się podjęliście, będzie miało takiego orędownika, który będzie wspierał i w przyszłości też będziemy starali się pomagać, bo rzeczywiście to jest świetne dzieło. Jak widziałem te prace tu na tym telebimie, to ci młodzi ludzie, młodzi artyści można powiedzieć, to rzeczywiście jest wspaniała rzecz, pomysł jest świetny do tego właśnie, żeby mówić o historii Polski, żeby ją propagować. Dziękuję bardzo. Teraz chyba najbardziej emocjonująca część. Przed nami trzy ostatnie nagrody, ale najważniejsze. Trzecia, druga i Grand Prix. Którego z młodych kawalerów będziemy pasować na laureata? Dostojny bracie Tomaszu, podajcie szablę. Odbierz szablę, która ci się przynależy. A szablę ufundował? Szabla została fundowana przez panią senator Marię Koc. Drugie miejsce zajęła grupa uczniów, zespół z 86. Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Czy są obecni? Zapraszamy. Filip Leszkowicz, Paulina Pałacz, Borys Tamakowicz, Małgorzata Pachulska. No tutaj, młody przyjacielu, nie masz chyba wyboru, jako jedyny będziesz pasowany. A więc klęknij. W imieniu konkursu historycznego Patria Nostra. Na wasze, 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 na was
została fundowana przez pana Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego. Na cześć pana marszałka Adama Struzika, wiwat! Wstań, unieś głowę, wsłuchaj się w słowa pieśni o małym rycerzu. To jest wieść dla zwycięzców i dla laureatów Grand Prix. A są nimi przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Juliusza Słowackiego w Otwocku. Wiwat! 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 A więc podobnie jak ostatnim razem, decyzja, kogo pasujemy, jest prosta. Ręki na prawe kolano. W imieniu konkursu historycznego Fundacji Patria Nostra na czele z jego prezesem Jarosławem Gryką i wszystkim pięknym głosami przyznali waszemu zespołowi pierwszą nagrodę Grand Prix tegorocznej edycji konkursu Patria Nostra na Mazowszu. Pasuje cię na laureata pierwszego miejsca wraz z wszystkimi, którzy ci w tym pomagali. Odbierz przynależną ci szablę, którą fundował minister kultury i dziedzictwa narodowego. Pan premier Piotr Gliński, wiwat! Wiwat! Laureaci Grand Prix pierwszego miejsca! Wiwat! 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 Wszyscy uczestnicy konkursu, wszyscy obecni na sali, wszyscy, którzy wiedzą, czym jest Patria Nostra! Wiwat! 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 Niech żyją!